Cześć Wam. W kolejnym odcinku Człowieka Wędrownego. Dzisiaj jesteśmy na upalnej wyspie Pag w Chorwacji. Jak widzicie, plaże piękne, pogoda piękna, ale co innego spowodowało, że zabiło mi serce. Coś, gdzie zaraz tam pójdziemy. Wam pokażę. Tam za mną widzicie opuszczony pensjonat, hotel dość duży i uważam, że wart odcinka, tym bardziej, że tu za dużo tego wszystkiego nie ma. To jest niewielka wyspa, niewiele mieszkańców, a tu taka perełka przy plaży. To nic, zapraszam. Plaże, idziemy na urbex. Są trzy wejścia. Wejdziemy chyba od strony tej głównej, plażowej, gdzie goście kiedyś na nią właśnie wychodzili. Kotek nas prowadzi. Prowadź, kotek. No, to wtedy nie pójdziemy. Pensjonarz i zadbane, ale widzimy tenny rododendrony, piękne rosnące drzewka. O, ja bym chciał mieć takie rododendrony w ogrodzie. Coś pięknego. Pierw otoczenie. Jakaś restauracja z widokiem na morze, z widokiem na góry piękne, na Radom Nagrom. Raczej się ukrywać nie będę, bo tu widziałem, że ludzi pełno przychodzi. Patrzcie. Widok mój nieziemski, jakiś tarasik. Zewnątrz nagramy, wyjdziemy trochę to. To nie jest tyle małe. Widzicie, jaka restauracja była wielka. Tam przed nami się cały czas ciągnie ten hotel. To wcale nie było małe, tylko sporych rozmiarów budowa. Tu skoczymy, że mamy lepszy widok. Widzicie? Thank you.
Najpierw może idźmy tędy. Idźmy tędy. W takich dużych obiektach zawsze jest dylemat, w którą stronę najpierw iść. Jakby nie był sam, to każdy idzie w swoją stronę, ale że... No, to może wziąć w swoją stronę. To chyba trzeba górą przejść. Tu nie była recepcja. Nawet jest. Recepcja. Ktoś wskazówki z prajem napisał. A my tu musimy przez bariereczkę przedostać się i iść na górę. Tam raczej. Pierwszy pokoik widzimy. Każdy pierwszy po tym pokoiku wam pokażę, żeby nie zanudzać. No nie wiem, jak wyjadę. Dla mnie już na pierwszym piętrze robi robotę pokój. Widok i klimat. Ja wam powiem, pierwsze co zauważyłem, co zresztą nie jest, patrzcie, to piękny urbeks wśród pięknych drzew, kwiatów. O. Skończę myśl. Zauważyłem, że nie trudno było to zauważyć, że tu nie wejdę, tu jednak jest niebezpiecznie. Zauważyłem, wróćmy do myśli, że nie ma wilgoci, no bo wiadomo, wyspa jest bardzo sucha. Widzicie, nawet nie ma, nie ma bardzo tam drzew, są jakieś krzaczory, rezodendron, tylko jakaś sosenka i koniec. I taka jest cała wyspa, więc wilgoci nie zniszczyła tego hotelu. Idziemy na górę. Trzymaj. Wszystko ostrożnie. Pamiętajmy. Co by chciał mieć pokój z takim widokiem? Tutaj bym sobie odcinał pędy. Pędy sosny, świeżutkie. Tam plaża. Pięknie. Tam chyba wszystko jest powtarzalne. Więc tam nie idziemy. Idziemy jeszcze wyżej. No patrzcie na te rezonodrony, nie? Kurde. Dla mnie ostatnio moja Ola kupiła z naszego ogrodu takiego 50-centymetrowego, który sobie rośnie, nas cieszy, a tutaj są po 7 metrów niezłe widokowe miejsce. Pokój był zasny, prawda? Patrzcie na te widoki. Co spowodowało, że ten hotel nie działa? Piękna restauracja. Piękny widok przy plaży. Znacie tego gościa? Już gdzieś go widziałem. Często go spotykam na Norbexach.
Zapamiętajcie sobie. On nam to często towarzyszy. Jestem ciekaw, gdzie tu właśnie na górę się wchodzi. Na pewno jest w pokoju. To był pokój numer 224 i komuś. Na głupoty wzięło Joachim Kreutz, narysował. Mądre to nie było. Na drugą stronę trzeba przejść. Piwniczka. Pakujemy się oczywiście z ostrożnością. Hotel. Już pójdziemy na tą drugą część, ale będąc tutaj, tam jeden turysta przyjechał, zaparkował tylko w polskich blachach. Korzystając, że tu jestem, patrzcie, to jest frontowa strona hotelu. Wchodzimy tędy. Tam nie szło przejść wtedy. Ale idzie tędy przejść. Większą przeszkodę, ale pokonujemy ją bez problemu. Wyższe piętro. A widzicie, bo tutaj jest ta część pierwsza. Jest wyższa o piętro niż ta pierwsza część. Wchodzimy teraz na górę. Jeszcze wyżej. Jesteśmy na samej górze hotelu. Tutaj już widzimy. Sytuacja jest już bardziej katastryczna. Nie wiem, wyżej tym bardziej. Pewnie sól morska, która ma wpływ na duże rzeczy, też ma wpływ na ten beton, na drewno i na inne części konstrukcji, na stal. Nie jest to konserwowane, nie jest to dbane i sól robi swoje. Bardziej, że jesteśmy na wyspie. Ładne. Widzicie, pensjonaciki obok. A, tu był sobie taki pokój. O. Z takim widokiem. I tutaj się kończy nasze spotkanie. Mam nadzieję, że troszkę wam przedstawiłem ten hotel, troszkę wam was oprowadziłem, że wam się podobał. Nie był za długi odcinek, ale nie mogłem przejść obok i nie wyjść i nie nagrać czegoś dla was. Mam nadzieję, że był spoko. Jest piękna pogoda, piękne góry, mamy piękne plaże. Na pewno będziemy z nich korzystać, ale napotkany taki obiekt też nie mógł być przeze mnie ominięty, więc jesteśmy tu, właśnie skończyliśmy i zapraszam was na kolejny film Człowieka Wędrownego. Hej!